Cześć, zapraszam na poradnik, w którym wspólnie wykonamy lampion. Oczywiście nie musi to być tylko i wyłącznie lampion. Jest to mój wzór, wykonasz, podaj autora wzoru. Na większy lampion jest poradnik i to nie jeden na moim kanale. Linki w opisie. Jeśli wykonasz robótkę wspólnie ze mną, oznacz mnie na zdjęciu hashtagiem Aurelia Myszka Szara. Dziękuję. Do wykonania tego projektu potrzebujemy słoik. Możesz użyć niższego słoika i wykonać mniej okrążeń. Powiem o tym w dalszej części poradnika. Kordonek maksimum 100 g 565 m, szydełko 1,5 mm. Zaczynamy od pętelki. 6 oczek łańcuszka. Zamykamy w okrążenie, wkłuwamy szydełko w to pierwsze oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Pracujemy na tym małym kółku. Nitkę od razu chowamy. 3 oczka łańcuszka na słupek. 1 oczko łańcuszka na poprzeczkę. Słupek na kółku. Oczko łańcuszka na poprzeczkę. Słupek na kółku. Wykonamy w ten sposób 12 słupków. Oczko łańcuszka na poprzeczkę. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Pierwsze okrążenie, 12 słupków. A pomiędzy słupkami po jednym oczku łańcuszka. Przechodzimy na poprzeczkę. Chwytamy za to jedno oczko łańcuszka pomiędzy słupkami. Oczko ścisłe. 3 oczka łańcuszka na słupek. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy pomiędzy kolejne słupki. Chwytamy za to jedno oczko łańcuszka. Wykonujemy słupek. 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy pomiędzy następne słupki. Chwytamy za to jedno oczko łańcuszka. Wykonujemy słupek. Pracujemy tak całe okrążenie. 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy dwa okrążenia, 12 słupków, a pomiędzy słupkami po 3 oczka łańcuszka. 3 oczka łańcuszka na słupek. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Wkłuwamy szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka poprzeczki z poprzedniego okrążenia i wykonujemy słupek. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na kolejny słupek. I wykonujemy słupek. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Słupek na tym drugim środkowym oczku łańcuszka poprzeczki z poprzedniego okrążenia. 2 oczka łańcuszka. Słupek nad słupkiem. Podwoimy ilość słupków. Pracujemy tak całe okrążenie. 2 oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 24 słupki.
a pomiędzy słupkami po dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na poprzeczkę. Chwytamy oczko ścisłe. Tutaj wykonamy trzy słupki. Trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Drugi słupek w tym samym miejscu. I jeszcze jeden. Trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki w tym samym miejscu, na tej samej poprzeczce z poprzedniego okrążenia. Pierwszy, drugi, trzeci. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. Będzie się często powtarzał. Jedną poprzeczkę omijamy. Przechodzimy na kolejną. I tutaj motyw główny z tego okrążenia. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Mamy dwa motywy główne, podstawowe obok siebie. Ta kombinacja będzie się często powtarzała. Trzy oczka łańcuszka. Jedną poprzeczkę omijamy. Przechodzimy na kolejną. Wykonujemy półsłupek. Pięć oczek łańcuszka. Jedną poprzeczkę omijamy. Przechodzimy na kolejną. Półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Jedną poprzeczkę omijamy. Przechodzimy na kolejną. I tutaj wykonujemy motyw główny, podstawowy. Pracujemy tak, jak pokazałam. Pracujemy tak całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka. Jedną poprzeczkę omijamy. Wszystko się zgadza. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Było to czwarte okrążenie. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. Uwaga! Te dwa motywy główne, podstawowe, powtarzamy. Gotowe. Dwa motywy główne, podstawowe, obok siebie. Dwa oczka łańcuszka. Chwytamy za te pięć oczek łańcuszka. Wykonamy tutaj 8 słupków. Gotowe. 8 słupków. 2 oczka łańcuszka. Przechodzimy na łuk motywu głównego z poprzedniego okrążenia i go powtarzamy. Pracujemy tak całe okrążenie. 2 oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Było to piąte okrążenie, robótka się zawija i tak jest dobrze. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku.
Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. Dwa motywy główne, podstawowe powtarzamy. Gotowe. W tym okrążeniu tutaj mamy jedno oczko łańcuszka. Przechodzimy na ten pierwszy słupek, wykonujemy słupek. Oczko łańcuszka. Słupek nad kolejnym słupkiem. Oczko łańcuszka. Słupek nad następnym słupkiem. I dalej. Gotowe. Mamy 8 słupków. A pomiędzy słupkami po jednym oczku łańcuszka. Tutaj również jedno oczko łańcuszka. Przechodzimy na łuk motywu głównego z poprzedniego okrążenia i go powtarzamy. Pracujemy tak całe okrążenie. Jedno oczko łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Pływamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk. Tak jak zawsze przechodzimy oczkami ścisłymi. Te dwa motywy główne, podstawowe powtarzamy. Gotowe. A tutaj, w tym okrążeniu wykonujemy dwa oczka łańcuszka. Chwytamy słupek w ten sposób. Wykonujemy słupek reliefowy od przodu robótki. Oczko łańcuszka. Chwytamy słupek, tak jak pokazuję. Wykonujemy słupek reliefowy od przodu robótki. A pomiędzy słupkami jedno oczko łańcuszka. Chwytamy za kolejny słupek i wykonujemy słupek reliefowy od przodu robótki. I dalej. Gotowe. Mamy 8 słupków reliefowych wykonanych od przodu robótki. A pomiędzy słupkami po jednym oczku łańcuszka. W tym miejscu, w tym okrążeniu dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na łuk motywu głównego z poprzedniego okrążenia i go powtarzamy. Pracujemy tak całe okrążenie. Dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. Kolejny raz te dwa motywy główne, podstawowe powtarzamy. Gotowe. Umieszczę tutaj marker, żeby było widoczne to, co chcę Wam pokazać. Dwa oczka łańcuszka. Jeden słupek omijamy. Przechodzimy na kolejny. Chwytamy w ten sposób. Wykonujemy słupek reliefowy od przodu robótki. Oczko łańcuszka. Chwytamy kolejny słupek i wykonujemy słupek reliefowy od przodu robótki. I dalej. Mamy 6 słupków
reliefowych wykonanych od przodu robótki. A pomiędzy słupkami po jednym oczku łańcuszka. Dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na łuk motywu głównego z poprzedniego okrążenia i go powtarzamy. Uwaga! To okrążenie do końca i oprócz tego okrążenia wykonamy jeszcze jedno takie samo okrążenie. Jeśli Twój słoiczek jest niższy, wykonaj tylko jedno takie okrążenie. Dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wpływamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy dwa takie same okrążenia. Tak jak mówiłam, jeśli Twój słoiczek jest niższy, wykonaj jedno okrążenie, a nie dwa. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. Kolejny raz. Dwa motywy główne, podstawowe. Powtarzamy. Gotowe. Umieszczę kolejny marker. Kolejne dwa okrążenia będą takie same. I tak jak mówiłam, jeśli Twój słoiczek jest niższy, wykonaj jedno okrążenie. Dwa oczka łańcuszka. Jeden słupek omijamy, przechodzimy na kolejny. Chwytamy w ten sposób. Wykonujemy słupek reliefowy od przodu robótki. Oczko łańcuszka. Chwytamy za kolejny słupek i wykonujemy słupek reliefowy od przodu robótki. Oczko łańcuszka. Chwytamy za następny słupek. Wykonujemy słupek reliefowy od przodu robótki. Oczko łańcuszka. Chwytamy za następny słupek i wykonujemy słupek reliefowy od przodu robótki. W tym okrążeniu mamy 4 słupki reliefowe wykonane od przodu robótki, a pomiędzy słupkami po jednym oczku łańcuszka. Dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na łuk motywu głównego podstawowego z poprzedniego okrążenia i go powtarzamy. To okrążenie do końca. I oprócz tego okrążenia wykonamy jeszcze jedno takie same okrążenie. Dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wpływamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy dwa takie same okrążenia. Jeśli potrzebujesz, wykonaj tylko jedno. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. Kolejny raz te dwa motywy główne, podstawowe powtarzamy. Gotowe. Kolejny raz umieszczam marker. Dwa oczka łańcuszka. Jeden słupek omijamy, chwytamy za kolejny. Wykonujemy słupek reliefowy od przodu robótki. Oczko łańcuszka. Chwytamy za następny słupek i wykonujemy słupek reliefowy od przodu robótki. Mamy dwa słupki reliefowe wykonane od przodu robótki w tym okrążeniu, a pomiędzy tymi słupkami jedno oczko łańcuszka. Dwa oczka łańcuszka. Chwytamy za kolejny łuk motywu głównego z poprzedniego okrążenia i go powtarzamy.
to okrążenie do końca. I oprócz tego okrążenia wykonamy jeszcze jedno takie samo okrążenie. Dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Wykonałam dwa takie same okrążenia. Nie potrzebujesz dwóch. Wykonaj jedno. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na łuku. Tutaj zmiana. Wykonamy jeden motyw główny podstawowy. Gotowe. Dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na łuk motywu głównego z poprzedniego okrążenia i go powtarzamy. Mamy dwa motywy główne podstawowe, a pomiędzy motywami dwa oczka łańcuszka. Dwa oczka łańcuszka. Chwytamy za to jedno oczko łańcuszka pomiędzy słupkami i wykonujemy słupek. Dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na łuk motywu głównego z poprzedniego okrążenia i pracujemy tak, jak pokazałam. Całe okrążenie. Dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na łuku. Wykonamy tutaj trzy motywy główne podstawowe. Gotowe. A w tym miejscu przechodzimy od razu na łuk motywu z poprzedniego okrążenia i pracujemy tak, jak pokazałam, całe okrążenie. Oprócz tego okrążenia ja wykonam jeszcze jedno takie samo okrążenie, a jeśli potrzebujesz, wykonaj więcej takich okrążeń. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Ja mam dwa takie same okrążenia. Chcesz, wykonaj więcej. Nie potrzebujesz dwóch. Wykonaj jedno. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. Przed nami ostatnie okrążenie. Cztery słupki. Trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Drugi słupek. Trzeci. Czwarty. Cztery słupki. Jedno oczko łańcuszka. Kolejne cztery słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi, trzeci, czwarty. To jest motyw główny podstawowy w tym okrążeniu, ostatnim okrążeniu. Przechodzimy na łuk motywu z poprzedniego okrążenia i wykonujemy motyw główny z tego okrążenia. Pracujemy tak całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Oczko łańcuszka odcinamy, nitkę chowamy. Gotowe. Robótka nie wymaga krochmalenia. Nakładamy formę. Mnie się podoba, jeśli Tobie również, łapka w górę.
Który lampion podoba się Tobie bardziej, mniejszy czy większy? A może wykonałeś, wykonałaś oba? Pisz w komentarzu. Pozdrawiam, Aurelia.